Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Witam osoby, które oglądają nas przez internet. To kolejne spotkanie z cyklu Łyk Kultury tutaj w Kamienicy Warszawska 18, organizowane przez COEK Studio w Ciechanowie oraz Urząd Miasta Ciechanów. Naszym gościem jest pan Marek Siudy. Witam państwa. Myślę, że gościa nie trzeba przedstawiać. Aktor, miłośnik koni, motocykli, wspaniały człowiek, ale o tym wszystkim dowiemy się już za chwilę. I takie pytanie na rozgrzewkę, dosyć proste, myślę przyjemne. Jak minęła panu podróż? Podróż na rozmowie, ponieważ właśnie z kolegą tutaj jechałem i no, wałkowaliśmy tematy życiowe po prostu. Być może na któryś z nich jeszcze uda nam się trafić. Na pewno. Na pewno. Tak. Bardzo miło mi to słyszeć. Tak może trochę z innej strony zacznę. Jak często jeździ pan autostopem? Jeździł pan autostopem? Autostopem jeździłem w latach 60., głównie i 70., bo no, to jest pokolenie, które zaczynało autostop. Były książeczki autostopowe, kupony, które kierowcy zbierali. To był powszechny ruch, to był taki ruch bardzo piękny, wolnościowy taki. Powiedziałbym nawet, zaczynał się ruch hipisowski. Byliśmy, po prostu włóczyliśmy się wielkimi gromadami po Polsce, po Bieszczadach, po Mazurach, po Pomorzu, po Mazowszu, wszędzie. Bieszczady są mi szczególnie bliskie. Czy jakieś miejsce dla pana w Bieszczadach było szczególnie piękne? No, w tamtych latach budowała się dopiero ta pętla bieszczadzka i tam było naprawdę dziko i pięknie. Polski dziki zachód. Tak jest, absolutnie. W takim razie, czy miał pan może okazję konno po Bieszczadach jeździć? Nie. Konno po Bieszczadach nie. Konno jeździłem po Beskidzie Wyspowym. Tam mam kolegę, który rajdy organizuje. Ale ja się głównie zajmowałem, jeżeli chodzi o konie. Zacząłem od wyścigów, a potem sport, skoki. Skoki. A kontuzje jakieś kiedykolwiek? Nigdy. No, setki tych upadków, dlatego że myśmy, ta grupa takich zawodowo jeżdżących, przygotowywali w Legii konie pod pięcioboistów. W pięcioboju nowoczesnym konie są losowane, więc ci, którzy się tym zajmują, musieli te konie tego nauczyć wszystkiego. No, jeżeli dziennie 3-4 konie jeździłem, no to tych upadków było dużo, ale jakoś tak szczęśliwie, bardzo pracowity anioł stróż nade mną czuwa, że się nigdy nie połamałem. Nigdy nie byłem w szpitalu, nawet się w domu urodziłem. Także to. Bez niczej pomocy, w sensie pomocy, tak, bez lekarzy. Bez. Czyli omija pan szpitale, jednym słowem. W szpitalach głównie grałem, bo sceny różne do filmów, a w filmach umierałem często i byłem chory często jako postać, więc leżałem w szpitalu. Ale to tylko jako aktor, a nie jako pacjent. Rozumiem. No te role aktorskie, myślę, że dzięki tym rolom jest pan tutaj szczególnie znany. Może ta pasja koni jest nieco mniej nie, znana. Nie, zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej. Tak. Ale myślę, że dla pana jest równie ważna, nie wiem, może nawet ważniejsza. No, w zasadzie równoległy zawód i taki, bez którego żyć bym nie mógł. Rozumiem. No. To jest piękna pasja, zdecydowanie. Ja na koniu jeździłem tylko kilka razy. Bałem się bardzo, bo te pierwsze razy jest to wysoko, jest to duże zwierzę, także dla mnie to było naprawdę trudne. To jest coś takiego, że człowiek musi się zaadaptować do innego spojrzenia na świat, do innej perspektywy. Taki piękny moment był w filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów, kiedy nauczyciel mówi do uczniów, żeby stanęli na ławkach i spojrzeli na klasę, że inaczej widać całą klasę i wszystko zupełnie, kiedy się stoi na ławce, a inaczej, kiedy się siedzi w ławce. I to jest ta różnica, że jest nagle inna perspektywa. To jest coś, do czego się trzeba właśnie po pierwsze przyzwyczaić, zaadaptować, a później wszystko jest łatwe. Ta perspektywa zmienia się fizycznie, ale chyba też mentalnie w pewien sposób. A jaka to jest mentalna zmiana? Ja to zacząłem dosyć wcześnie, ale mentalna zmiana jest właściwie, mógłbym powiedzieć na przykładzie mojego syna, który zaczynał jako dziecko. I te konie to jest żaden interes. Ja bardzo często byłem w jakimś takim kryzysie finansowym, że czasami trzeba było sprzedać samochód, ale koni, które trzymam gdzieś w pensjonatowych miejscach, nie sprzedawałem. I zastanawiali się ludzie, na co mi to.
A no na to na przykład, że wychowały mi syna, że dzięki nim to jest człowiek odpowiedzialny, empatyczny, który jest czuły, a jednocześnie to jest człowiek odważny, który się nie cofa przed trudnościami i zawdzięcza to koniom. To takie cechy, można powiedzieć, dobrego kawalerzysty. Odważny, tak. Ale ostrożny, rozważny, czuły. To tak. Piękne są cechy. A też mam pytanie o aktorstwo. Kończył pan Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, ale inne były bliżej. Dlaczego akurat tę, a nie inną? Bo kończyłem wojsko w Warszawie i wrosłem już w tę Warszawę. Miałem tu przyjaciół, dziewczyny, to wszystko było dla mnie bardzo bliskie. I z tej Łodzi, mojej rodzinnej, kochanej, wyjechałem, mając lat 19, poszedłem do wojska. Wtedy 18 lat się miało, jak się robiło maturę, bo to był system 7-4, a nie 8-4 z liceum. No więc rok pracy, 2 lata wojska i potem tak sobie pomyślałem, że warto by po tych 3 latach straty no wybrać się na jakieś studia, ale trochę czasu straciłem i chciałbym mieć takie jakieś pochulać, wesołe, radosne studia, takie trochę nie wiadomo po co, a potem zobaczę, co będę robił. Co to znaczy wesołe, radosne studia? No tak sobie wyobrażałem, że to są no, studia w szkole teatralnej, no to... To nie jest nic takiego, to nie jest to samo co Politechnika, więc znacznie lżejsze w moim pojęciu i się wcale nie pomyliłem, bardzo dobrze się bawiłem na tych studiach. Czyli to był czas nauki, ale też dobrej zabawy. O, absolutnie tak. Absolutnie tak. A jak wyglądała ta dobra zabawa? Dobra zabawa, wyglądało to na tym, że było, trafiłem, miałem szczęście, zresztą w ogóle mam szczęście do odpowiednich przyjaźni, fajnych ludzi, i do trenerów i profesorów. I po prostu format tych ludzi właściwie mnie uformował jako aktora, jako człowieka działającego w tej branży. To mnie kompletnie uformowało, bo jakby podejście do tego zawodu, to wszystko. Moim pierwszym nauczycielem był Tadeusz Łomnicki. No to już jest dobrze. Była Ryszarda Hanin, Zofia Mrozowska, Sławomir Lindner, Aleksander Bardini. No to w ogóle... Plejada ludzi, których no, po prostu fantastycznych, świetnych, z ogromnym dystansem do wszystkiego, z wielką kulturą osobistą i właściwie jedno zdanie uformowało moje myślenie na całe życie jako aktora. Łomnicki nam powiedział, że prawdziwymi łzami powinni płakać ci, którzy zapłacili za bilety, a nie my. My mamy im to udostępnić. To jest sztuka manipulacji, panowania ludźmi, zgłębienia ich psychiki, percepcji i tak dalej. I płacą nam za to, żeby ich wzruszać, śmieszyć i tak dalej. Ale my to mamy wykonać technicznie. Dlatego zawsze uważałem, że aktorstwo jest procesem, że ta gra jest procesem intelektualnym, a nie emocjonalnym. Oczywiście te emocje trzeba umieć sobie, to jest w czasie treningu, czyli szkoły i tak dalej, prób, ale później to się robi technicznie, tylko powinno się to robić tak dobrze, żeby ludzie w to wierzyli. Bardzo podoba mi się to zdanie, ono nawet moją perspektywę teraz zmieniło, bo wiem za co płacę. Tak, ale z taką dużą, dużą wrażliwością mówi pan o tych emocjach, a jakie emocje pan lubi najbardziej wywoływać w ludziach? Na scenie. Nie mam, żeby mi wierzyli, że to jest prawdziwe, żeby nie mieli w sobie takiego niesmaku, że ktoś coś się wygłupia, coś udaje i tak dalej, albo kłamie. To jest właściwie no, jakby fundamentalne, żeby robić to tak, żeby tej postaci, którą oglądają, żeby ludzie ufali albo czy jej nie znosili, albo lubili. Rozumiem. Żeby to było prawdziwe. A czy pana w jakiś sposób zmieniają te postacie, w które się pan wciela? Nie, w ogóle nie. W żaden sposób? Nie, to ja się nie identyfikuję z żadną postacią, którą gram, bo to są dla mnie osoby, ludzie, postacie jakieś, które muszę zrozumieć, zobaczyć, wymyślić, skonstruować i dać ludziom ten produkt.
Natomiast to nie ja. Ja udzielam swojego ciała, swojego głosu i tak dalej, ale to nie jestem jakby przygnieciony czasami jakąś rolą, która się za mną ciągnie, bo za bardzo mi weszła w pamięć. Bardzo, bardzo mi się podoba ten schemat, ta praca intelektualna, którą pan wykonuje, żeby stworzyć, powiedział pan nawet ich, te postacie. Tak, tak. One mają swoje życie, zupełnie oddzielne. Mają swoje życie, ale to życie też musi być stworzone na podstawie jakby wiedzy życiowej mojej i ilości spotkań z ludźmi, że taki człowiek jest możliwy, że takie myślenie jest możliwe, że to jest do zrozumienia, że jest niejednowymiarowy, że nie jest do końca prymitywnie zły albo cukierkowo dobry. To wszystko musi być jakoś. To właśnie powiedział pan o doświadczeniu życiowym. O ile pamiętam, w Zmiennikach był pan, odgrywał pan postać taksówkarza. Ja wtedy byłem taksówkarzem. A, i nawet był równolegle. W czasie, jak nagrywaliśmy Zmienników, ja wtedy, to były 3 lata, 83-86. 82-86, tak jakoś. I wtedy jeździłem no, w Warszawie jako taksówkarz i przyjeżdżałem swoją taksówką na plan, stawiałem ją na końcu gdzieś tamtego, przesiadałem się do tego Fiata filmowego i to wszystko. A którą taksówką jeździło się lepiej? No wtedy Fiat był, ja miałem Warszawę. Dzisiaj to jest już ikona i to jest coś takiego pięknego. Natomiast no, wygodniejszy do pracy byłby Fiat. No, tam chociażby to, że wspomagania w ogóle w kierownicy nie było. To 2 tony, więc manewrowanie tym. Rozumiem, rozumiem. To naprawdę, naprawdę jest fascynujące, że wykonuje pan. I czy jeszcze jakiś może zawód wykonywany w rzeczywistości został przez pana użyty jako stworzenie kreacji aktorskiej? No oprócz nie, no jako kierowca to w filmie, jako człowiek, który jedzie akurat samochodem, to jest normalne. Ciężarówkami jeździłem również w tym samym czasie. Na koniu w filmie wbrew temu wszystkiemu jeździłem mało. Dlaczego? No nie wiem. Bardzo duża strata, to niedobrze. Nie mam pojęcia, na przykład dużo jeździłem, był taki serial historyczny, o taka epopeja wielkopolska, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. I tam grałem byłego szwoleżera, więc dużo miałem scen na koniu, ale później nawet do Ogniem i Mieczem byłem zaproszony jako człowiek, który miał podszkolić moich kolegów, bo ja wtedy prowadziłem AZS GGW i do mnie przysłali wtedy Malajkata, Kowalewskiego, Zamachowskiego i Zborowskiego. I żeby oni się podszkolili, bo oni jeździli kiedyś, ale przed tym i tym, no, ale mnie nie zaproponowali roboty. Rozumiem. A tak bez nazwisk, był któryś z nich wybitnie uzdolniony miejscem potem, albo miał talent szczególny? W ogóle tak dobrze i luźno radził sobie Wojtek Malajkat. Ale w ogóle bardzo dobrym miejscem, w tym co może państwa zaskoczyć, Krzysiek Kowalewski. To teraz nieco trudniejsze pytanie. Mam nadzieję, że zna pan odpowiedź. Dlaczego Mongołowie zrezygnowali z koni na rzecz motocyklów? Ja to wiem. No, zapytali któregoś i on powiedział dlatego, że motocykl lepszy, bo go wilki nie zjedzą. Czy była jakaś taka na planie albo na jeździe konnej? Bo myślę, że oba te tematy są, możemy prowadzić równolegle, taka naprawdę niebezpieczna sytuacja. Na planie bywają, zwłaszcza jeżeli gdzieś są nieprzygotowane konie odpowiednio, że biorą do filmu konie nie z sprawdzonych stajni, takich kaskaderskich, które są nauczone. Ja pracowałem bardzo długo i intensywnie z Jackiem Kadłubowskim. To jest taki jeden z najlepszych kaskaderów konnych kiedyś, w ogóle kaskaderów. I byłem świadkiem tego uczenia koni, kiedy się mają kłaść, przewracać i tak dalej, żeby to wszystko było bezpieczne dla koni i ludzi. Więc konie do filmu muszą być przygotowane, muszą być kompletnie, ale bywały takie sytuacje, że do filmu, bo taniej, kierownik produkcji wziął na przykład ogiery stojące na punktach i podsiodłem były powiedzmy 3 lata temu, a potem stały na punktach, zajmowały się reprodukcją, bardzo trudny, ale piękny zawód. No, ale potem jak nagle 22 ogiery spotkały się w jednym miejscu i na to wsiedli ludzie, statyści, bo to
No to masakra, to pełne ręce roboty i cud jakiś, że... Brzmi jak gaszenie pożaru benzyną po prostu. No tak, to jest coś takiego. Niesamowite. No ale te wszystkie wydarzenia w jakiś sposób pana ukształtowały, nie role, tak już, to już ustaliliśmy, ale właśnie wydarzenia. A między innymi takim dużym wydarzeniem, ważnym myślę, był kabaret Olgi Lipińskiej. No zdecydowanie tak, to ładnych parę lat życia, takiego bardzo intensywnego, zawodowego. I co ciekawe, co dla mnie fajne, że no, dla nas to było coś oczywistego, w jaki sposób to wykonujemy, ale po latach, kiedy są jakieś takie wspomnieniowe programy i nagle widzę te fragmenty tego, no to z przyjemnością patrzę, że tam, no, jak to się mówi, nie ma kichy, po prostu jest... Jakościowo dobry produkt. Jakościowo dobre i od strony tej, co to niesie i jak to jest wykonane. No to były trudne czasy i to była trudna tematyka. Nie, wbrew pozorom teraz są trudniejsze. Tak? W sensie... Oczywiście, że tak. Są trudniejsze, dlatego że to było tuż po transformacji. Kabaret Olgi Lipińskiej był oczywiście w czasach jeszcze komuny i ja też jeszcze znalazłem się w tym takim programie Leci Kabarecik. W tym się znalazłem dwa razy. Natomiast to, co Kaba 3, co zaczęliśmy już robić w latach 90., to było po tej transformacji, był to wybuch wolności, czegoś radosnego i dobrego. I władza, która wtedy jeszcze była władzą taką pół na pół i tak dalej, ale tamta władza miała poczucie humoru na swój temat. Natomiast dzisiaj, mówię to śmiało i może kogoś urażę, uczucia czyjeś polityczne, ale cofnęliśmy się do późnego Gomułki. Nie wolno krytykować, odpowiada się za Bóg wie jakie rzeczy. Indoktrynacja ślepa i brzydka i to wszystko. Dlatego tamte czasy moim zdaniem były lepsze. One niosły coś, niosły radość. I jak już jestem przy głosie, to powiem dalej. Na początku ta władza miała poczucie humoru na temat tego, co mówimy, co niesie kabaret Olgi Lipińskiej. Ale później do władzy dochodzili ci młodzi spragnieni władzy, którzy już tego dystansu nie mieli, a potem już dochodziły te kręgi bardziej kościelne. I tu się skończyło całkowicie. Tu już poczucie humoru nie było. I jakby za punkt honoru sobie postawili władcy telewizji wtedy, że trzeba to zło z telewizji wywalić. No i wywalili. To było chyba w 2005 roku jakoś, tak? Dosyć późno. Piątym albo... A nie, wcześniej. Wcześniej. A może nawet tak, ale coś takiego to było. No to myślę, że moje pokolenie powinno czasem wrócić, posłuchać tych żartów, bo tam były takie żarty, że potem program znikał na kilka miesięcy z emisji. Przede wszystkim najgorsze jest to, że te żarty wraca ich aktualność. I to jest, ktoś powiedział ostatnio, że nasza władza małpuje misia. Czyli jakby wzorują się na misiu, że próbują stworzyć taką rzeczywistość jak w misiu Barei. No, oby taka rzeczywistość nie miała miejsca, ale... Blisko. Z drugiej strony, gdyby była możliwość reaktywacji takiego kabaretu w tej lub w innej formie, ale w podobnym tonie i tematyce, czy zgodziłby się pan? Zgodziłby się ze względu na to, że ta forma była formą szlachetną, była formą trudną, była wymagającą zawodowstwa, ruchu, tańca, śpiewania i wymagała również bardzo dobrego literackiego podłoża, żebyśmy mieli co gadać i o czym śpiewać. Ale nie widzę tego dzisiaj. Rozumiem. W takim razie, a jakie są najbliższe plany? Pańskie. Plany, no żeby tak już w pełni teatr ruszył kwadrat, ale to są cały czas te obostrzenia, to jest coś takiego, co powoduje straty, ale nie mówię już o stratach finansowych,
o stratach, jakie powstały w mentalności ludzi, w ich psychice, w ich... Ludzie się zmienili. I zanim im się wytłumaczy, że są oszukiwani, są straszliwie oszukiwani, że to jest światowa ściema zupełna. Za długo jestem w show biznesie, żeby nie widzieć takiej kichy. Jeżeli naraz, w świetnie zorganizowany sposób coś się pojawia na całym świecie, no to nie będą mi tłumaczyć tego, że samoloty i to szybko i tak dalej. Nie, nie, nie. To ma inne podłoże, nie chcę snuć teraz teorii spiskowych, bo to nie warto, ale po prostu nie wierzę żadnej władzy na świecie, że troszczy się o ludzi 60+. Każda władza pasowałoby jej gospodarczo, żeby natychmiast wykitować po przejściu na emeryturę, bo wtedy wszystkie składki zostają. No i nikt mi nie będzie wciskał kitu, że to jest dla mojego dobra wszystko. No. Trudny temat. Trudny bardzo temat. Trudny. Dobrze mi się pana słucha, zdecydowanie, ale widzę ten błysk wokół. Wcześniej nie mieliśmy okazji porozmawiać, ale widzę, że on jest. W jaki sposób sam sobie pan poradził z tym wszystkim, z tą izolacją? Nie izolowałem się, nie siedziałem w domu, bo uważałem, że to jest wredne, złe i głupie zamykać ludzi w domu, izolować, bo to jest jeszcze gorsze dla zdrowia. Więc wychodziłem, chodziłem, jeździłem do stajni, robiłem co mogłem, żeby żyć normalnie. Przez ten czas, który nie miałem pracy, to chciałem nie stracić, więc wróciłem do literatury i przeczytałem od nowa bardzo dużo sztuk teatralnych, bo zacząłem również reżyserować. I zawsze jest tak, że im się jest starszym, to samo, co się kiedyś czytało jako 30-40-latek, nagle odnajduje się w tym inne pokłady, inne jeszcze wartości, inne zupełnie wątki. Także tego czasu pod tym względem nie straciłem i jestem gotowy, żeby pracować. Ale szkoda, że tak się stało, dlatego że pomijając to, że jak to powiedzieli, że cała gospodarka światowa o 5% została zwolniona, co jest katastrofą, no to wiadomo, że my, średnica, my nie ci rekini finansjery, nie nieroby, bo nierobą będzie zawsze tak samo. W każdym reżimie będzie im dobrze, bo ich będą głaskać, im będą dawać i tak dalej. Natomiast ci, którzy chcą jakoś żyć, chcą się rozwijać, chcą jakoś godziwie mieszkać i jeść i cieszyć się kulturą, muszą zasuwać. No i znów, jak to powiedział premier na podsłuchu, że mają zasuwać za miskę ryżu. I znów ta średnica będzie zasuwała za miskę ryżu, żeby się odbić. I dlatego widzę i uważam to za manipulację, bo będę zmuszony do tego, żeby pracować intensywniej, więcej i tak dalej, bo nie jestem człowiekiem, który będzie sobie po prostu siedział z założonymi rękami i minimalnie żył, żeby przetrwać i tak dalej. Poza tym, mój Boże, mam żal do mojego pokolenia, bo ja jestem rocznik 48, czyli mam 72 lata. W 53 był żałobny świerszczyk z okazji śmierci Stalina. Ja miałem wtedy 5 lat, umiałem czytać, to oglądałem. Więc ja jestem świadomym człowiekiem tych wszystkich reżimów, które przechodziły i tak dalej, i tak dalej. Mam pełen przegląd. I to pokolenie powinno wiedzieć, że to, co mówi władza, jakakolwiek władza, trzeba podzielić na pół, a potem tamtą drugą rzecz jeszcze dokładnie przejrzeć. Mam żal, że są naiwni, że wierzą we wszystko, że chodzą zakutani jak islamskie kobiety, że tylko oczy widać, że się... To jest bzdura. Przez przypadek minister zdrowia, jak na początku jeszcze nie wiedział, że można, że to nie będzie dobrze, to powiedział prawdę, że maseczki są idiotyzmem, ale jak już kupili, to powiedział, że trzeba nosić. No to o czym my mówimy? Już nie było wyboru. Był wybór, nie nosić. To prawda, każdemu pozostawiamy rozważenie tej sprawy we własnym sercu, natomiast jeśli chodzi o film ponownie i o pracę, powiedział pan, że tej pracy będzie więcej i będzie też pan reżyserował.
Nie wiem, czy będzie więcej. Ja jestem przygotowany na więcej pracy. Może będzie więcej, no bo teraz są jakby takie rozluźnienie tego wszystkiego i tak dalej, ale uważam, że to jest chyba cisza przed burzą, bo już się zabezpieczają mówiąc, no na pewno jesienią będzie powrót, fala będzie tego wszystko. Czyli powiedział minister, że niewykluczone, że wrócimy do obostrzeń. Co to jest tak naprawdę? Każdej władzy pasuje mieć ludzi pod kluczem. I nic za to nie odpowiadać. Siła wyższa tak zwana. No i tak jak powiedziałem, kompletnie nie wierzę, żeby władzy zależało na moim dobru. Ale zakładając taki optymistyczny scenariusz, że... Że zależy. Że nie, nie wiem, czy aż taki poziom optymizmu jest, właśnie. Dopuszczalny, ale zakładając optymistyczny scenariusz, że zaraza tego lub innego rodzaju wygaśnie i będzie możliwy normalny powrót do pracy aktorskiej. Bardzo interesuje mnie ta reżyseria. Co takiego pan stworzył i dlaczego? Dlatego, że przez przypadek. To znaczy od jakiegoś czasu myślałem, biorąc udział w różnych rzeczach, że zrobiłbym to inaczej, czy coś takiego. Ale się do tego nie zabierałem i zaproponowano mi kiedyś, żebym w Teatrze w Słupsku wyreżyserował sztukę, która już chodziła w Teatrze Kwadrat, co ja panu zrobiłem pinią i ja się za to zabrałem. I zobaczyłem, że to jest rzecz, którą mógłbym robić, bo to jest rodzaj takiej fajnej twórczości, bo coś się tworzy innym materiałem niż tylko moje ciało i umysł. I co dziwne, najbardziej mi w tym pomógł mój drugi zawód, trenerski. Bo ja pracując z koniem i człowiekiem, muszę bardzo pilnie uważać, kiedy się kończy percepcja, kiedy jest zmęczenie, kiedy już nie dochodzi. Więc jeżeli się coś wykona bardzo dobrze, trzeba na tym przerwać i kazać zapamiętać. Nie powtarzać. Zawsze zawodnik mówi, o fajnie było, to jeszcze skoczę raz. Ja mówię, nie, bo tak fajnie jak nie zrobisz, to będziesz chciał drugi i trzeci. A jak ci nie wyjdzie, to już nie kończysz ćwiczenia z sukcesem, tylko z wkurzeniem, że to jest nie tak. A jeżeli koniowi się zrobi w tym momencie jakąś tam niewygodę, nie mówię krzywdę, ale niewygodę, on zapamięta to złe, a ma zapamiętać dobre. Ja z nimi pracując, widziałem, kiedy są zmęczeni, kiedy chcą chętnie i tak dalej, ale już powielają błędy. Natychmiast się z tego wycofywałem, zmienialiśmy coś zupełnie albo robiliśmy przerwę. I nigdy nie przeciągnąłem o jedną minutę nawet próby. I oni się potem dziwili, że większość reżyserów, zwłaszcza przed premierą, to ciśnie, żeby siedzieli po nocach i tak dalej. A ja nie, a wszystko wyszło. No, także to. Potem w Jeleniej Górze dwie sztuki wyreżyserowałem. Jedną komedię Ortona, co widział kamerdyner, i klasykę Agata Christie, Pułapka na myszy. I piękne plany były, żeby znowu coś tam robić i tak dalej, aż to nagle. Panie Marku, no to życzę, żeby te plany były cały czas realizowane i bez przerwy. No, też bym sobie tego życzył. Także cieszę się, myślę, że tego samego sobie życzymy. Żeby tak, wrócili do normalności jakiejś takiej. Takiej zwykłej, utęsknionej codzienności. Jakby, ludzie, nie bójcie się kontaktować ze sobą, witać normalnie, wymieniać się tymi wirusami i tymi bakteriami, bo to są dobre, przyjazne. Musimy ciągle pryskając się tym alkoholem, alkohol to nie jest do spryskiwania rąk. Ludzie, do czego innego, naprawdę. Tracimy naszą odporność, wyjaławiamy się, a nas chronią również bakterie, wirusy i to wszystko. Więc wymieniajmy się tymi wirusami jak najczęściej. To nas ochroni, a nie maseczki. Naprawdę. Maseczki częściowo wyglądają jak bandamy. Bandamy też mogą kojarzyć się ewentualnie z gangiem motocyklowym. Także no, ja zresztą, jeżeli gdzieś musiałem wchodzić, to wchodziłem z bandanką. Bandami, tak? Tak. Rozumiem, ale to z motocykla pan zsiadał i... No nie, nawet nie jak z motocykla, tylko woziłem ze sobą, bo tak się wstydziłem w tej maseczce chodzić, więc zakładałem sobie tą chustkę. No, to była prawdziwa rewia mody, ludzie mieli różne pomysły, tak, niektóre ciekawe, tak. Niektóre mniej ciekawe, ale no. To pytanie, czy do jakiegoś gangu motocyklowego pan należy? Nie, ja jestem easy rider, wolny,
człowiek i tak dalej. Mam bardzo dużo kumpli w różnych grupach takich motocyklowych. Gdzieś na trasie się czasami z nimi spotykam, czy coś takiego, ale nie mam przynależności żadnej. Zawsze chciałem być takim wolnym człowiekiem. Samotny wilk. Tak jest. Samotny wilk, no on jest niezależny i to jest piękne, ta tak. Niezależność. Czytałem w jednym z wywiadów z panem, czy też słuchałem, już nie pamiętam, że bliska jest panu filozofia życia aborygenów. Czy to prawda? Tak. To jest coś bardzo pięknego, bo ja po prostu uważam, że jesteśmy obywatelami planety. Ja szanuję każdą inność, że ci są tacy i tak dalej, i tak dalej. Gdybym chciał mieszkać w jakimś miejscu, chciałbym zachowywać się tak jak ci ludzie, nie izolować się. Jeżeli ich wybrałem, to chciałbym być jednym z nich, poznać to i tak dalej. Wewnętrznie zawsze będę sobą, jakim tam jestem, czy coś takiego. Ale co aborygenów mi się najbardziej podobało, że oni nie rozumieli w ogóle pojęcia własności, że świat nie może do kogoś należeć, zwłaszcza ziemia i to wszystko, co jest. A nawet pewne przedmioty, które mieli, jeżeli u kogoś coś leżało niepotrzebne, to inny sobie to brał, ale nie dlatego, żeby mu ukraść, tylko w tym momencie potrzebował, potem oddał. A już zwłaszcza pojęcie własności jako ziemi, jako powietrza, słońca, wszystkiego, było dla nich nie do zrozumienia, jak może być to własność czyjaś. I no nie można wygrać z takim myśleniem. Jest się skazanym na przegraną, na zdziesiątkowanie. Na poziomie idei to chyba słuszny pogląd. Piękne. No, to zahacza tylko w sposób szlachetny o te idee utopijne marksistowskie, czy te komuny i tak dalej, to jest w pewnym sensie idiotyczne, bo oni tego tak nie pojmowali. Zresztą to było nigdy nie do przeprowadzenia. Twórcy tych idei wyrośli w bogatych kapitalistycznych rodzinach. To była taka mrzonka. A to, co naprawdę było tym lewicowym myśleniem, ale takim szlachetnym, to w tej chwili jest w Szwecji i Norwegii, a o to walczył właśnie Waryński. Nie komunista, to był socjalista i to jest mi bliskie i normalne. Uczciwość i taka szlachetność. Tak, tak. To jest naprawdę piękna myśl i pozostając przy pięknych myślach, bo takie, myślę, że one powinny jak największej ilości nasze życie wypełniać, to piękno. To też pan zresztą powiedział, że żyje się po to, żeby było pięknie. Żeby było pięknie, tak. Żeby było pięknie. To jest moja myśl przewodnia. Jeżeli cokolwiek człowiek robi, to żeby robił, żeby było pięknie. Ja się staram każdego dnia. Widzę, że pan również. Dobrze. I mam takie pytanie hipotetyczne, bo ja lubię takie hipotetyczne pytania. Gdyby przez rok nie było żadnej gry aktorskiej, żadnych teatrów, wolne, z pełnym portfelem. Co by pan zrobił z tym czasem? A, ciekawe. Myślę, że zajmowałbym się końmi jednak w tym czasie. Całkowicie, jeżeli tamto byłoby zakazane, zamknięte i tak dalej, no to w tej dziedzinie jest bardzo dużo do zrobienia. Począwszy od, ja wiem, no chociażby ratowania i czynienia dobra takiego, żeby ulżyć zwierzętom jako takim w ogóle. To myślę, że tym bym się zajmował. Ale to jest ciekawe, dlatego że faktycznie ten trend pomocy zwierzętom jest coraz bardziej powszechny. Nie wiem, czy pan też to zauważył. Tak, ja biorę w tym udział. Dlatego, że może nareszcie ludzkość dorasta do tego, żeby nie robić rzeczy takich głupio niepotrzebnych. Że to nie są, to nie jest sprzęt. Że to są istoty, nie wiem, może gdzieś tam religia jako taka, każda, gdzieś odsądziła zwierzęta od tego, że mają duszę i dlatego wolno z nimi robić, co się chce. I to nie jest grzech. I no, z tym się za bardzo nie zgadzam. Uważam, że mają. Za bardzo się nie zgadzam, czyli wcale się nie zgadzam tak. Z tym. Czyli, bo tak właśnie słyszałem, że pan w wywiadach mówił o zwierzętach oni, one. Tak. Że to jest... Oni, bo to jeżeli znam, to o kimś mówię tak jak o ludziach. To są konkretne osoby. To są, no tak, byty, które też tak. Potrzebują życia, oczywiście, potrzebują tak. Szczęścia, bezpieczeństwa. Oczywiście. Tu pełna zgoda. Ale jeszcze o aktorstwo, bo ja wiem, że aktorstwo jest chyba bardzo interesujące dla wszystkich. I to aktorstwo
tematy z nimi pokrewne pozwoliły panu osiągnąć różne dodatkowe umiejętności, tak jak na przykład śpiewanie, boksowanie. Nie no, boksowanie to nie w aktorstwie, to ulica. Ulica? Tak. Zdarzało się? Łódź, Bałuty. To jest taka dzielnica jak w Warszawie, Praga, tam się wychowałem. Nie, no to taka konieczność. Poza tym ja jestem z wyżu demograficznego. W latach 50. na początku na podwórku nas był tłum. To było jeszcze trochę porozwalana ta Łódź. Ona nie była tak zniszczona jak Warszawa, ale tu i ówdzie coś spalonego czy coś. Myśmy te walki, podwórko z podwórkiem, walki o park, o to, gdzie kto przejdzie. Jaki jest bilans tych walk? Raczej na plus czy na minus? W gruncie rzeczy na plus. Czyli można powiedzieć, że pan Marek VII raczej w walce wręcz ma tę umiejętność. Jakoś sobie dawałem radę. No nie można tam wyjść bez szwanku, to nie ma mowy, bo to normalne. Ale jak byliśmy bardzo mali, urządziliśmy dwie bitwy pod Grunwaldem. Dwa razy wygrali krzyżacy, bo w jakimś momencie nam puszczały nerwy. I zaczynało się na serio. To było konno? No nie. Ale to była, no, nieźle, żeśmy się tam lali wtedy. No i wygrali. Potem zaczął Jagiełło pertraktować z Jungingenem, że jest nierówno i że on potrzebuje tego. No i co jest ciekawe, się mogę pochwalić, że strasznie chciał mnie stamtąd przeciągnąć do tego. Junginger się zgadzał, więc on mu zaproponował, że dwóch swoich braci odda do krzyżaków, żebym ja przeszedł do niego. To zamiast dwóch nagich mieczy, myślę, że no dwóch wyrosłych chłopców tak. Za jednego. No także, no i drugi raz wygraliśmy też. Wygraliście. No, pięknie, jak gratuluję. Cieszę się, że jakby młodzież odgrywała sceny historyczne, może niekoniecznie konkretnie, tak poprawnie kończyło, historyczne. No więc właśnie. Ale to dzieciństwo. Co jeszcze ciekawego takiego działo się w dzieciństwie, co potem rzutowało na resztę życia? No, rzutowało to, że my byliśmy cały czas w grupie, że myśmy bez przerwy się wymieniali swoimi myślami, wszystkim. To był czas, kiedy nie było, a właśnie, było kino niedaleko. Takie malutkie kino. No i do tego kina chodziliśmy. Ale potem siedzimy tak na podwórku, tacy usmarowani i jest, że jest na świecie coś takiego, to był początek lat 50., że to się nazywa telewizja. Że to jest tak jak radio, tylko że widać. I myśmy się zastanawiali, jak to może być i myśmy nie kojarzyli tego, że to może być jak małe kino, tylko raczej jak szopka, że te nasze odbiorniki radiowe były takie duże, różne, taki, pamiętam, telefunkę z takim wielkim głośnikiem, to, że tam w tym miejscu może być. I doszliśmy do wniosku, że to nie jest atrakcyjne i to się nie przyjmie. Także byliście, tak, przepraszam, w błędzie, jednak się przyjęło całkiem nieźle. Oczywiście, że tak. Ale to tak, technologia się zmieniała, ale zmiany technologiczne. Razem jeździliśmy na rowerach, razem się bawiliśmy, razem się biliśmy tam o coś. Pierwsze miłości rozmaite się przydarzały, ale taki znamienny jakby przyczynek kulturowy, że każdy z nas niby miał tę swoją dziewczynę, ale my byliśmy bardzo tacy osobni. Faceci byli razem, dziewczyny były razem i nie okazywaliśmy sobie uczuć, czułości żadnej, coś tego, chociaż bardzo byliśmy związani każdy ze swoją, tylko polegało to na tym, że jak myśmy wrócili z innego podwórka oberwani, bo troszkę oberwaliśmy coś, to one wtedy przychodziły i każda opatrywała swojego. I każda tam oczyściła, coś opatrzyła tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I znowu musiały pójść tam dalej, bo to wstyd, żeby się z dziewczynami zetapać. Później już w wieku młodzieńczym to już tylko szajba na ich punkcie i nic więcej. Ale mam taką myśl po tym, co pan powiedział, że te pielęgniarki z waszego, znaczy kobiety z waszego pielęgniarki, najlepsze pielęgniarki, bo one miały te doświadczenie bojowe, tak, opatrywały rannych rycerzy. No. I wojowników, no świetna sprawa. Nie, szkoła teatralna dała co? Nie dała jazdy konnej, to była moja inicjatywa. Natomiast dała szermierkę, dała judo, taniec, to wszystkie rzeczy, które są potrzebne, no bo w końcu materiałem, z którego aktor lepi to jakieś tam dzieło, to jest jego ciało, jego głos, to wszystko. Jak pan dba o kondycję tego ciała? Jest pan znakomitej kondycji, to widać. No, ja właściwie nie czuję się inaczej niż te 20 czy 30 lat temu. Nie bardzo inaczej. Po prostu nic nie robić letnio. Ja jako trener też się musiałem te rzeczy poznawać. Wiem,
prostą rzecz. Żeby był progres, trzeba doprowadzić organizm do maksymalnych obrotów. Nic nie robić lekko. Jak coś robić, to ostro na całego, nie oszczędzać. Nie oszczędzać się po prostu. Rozumiem. A kolejne takie hipotetyczne pytanie odnośnie tego, żeby nie robić nic średnio. Bardzo mi się podoba to wyrażenie. Jaką nową umiejętność jeszcze chciałby pan uzyskać? Nie wiem, teraz to już tak nie myślałem o tych rzeczach, ale cały czas gdzieś do tego wrócę. W dzieciństwie marzyłem o tym, o szybownictwie. Że to jest coś takiego, że jak ptak się szybuje, że się wykorzystuje te prądy powietrzne, te kominy, gdzieś się fruwa tak. I to jest coś, co strasznie mnie ciągnie. Bez silników żadnych, tylko tak. Siła tak. Nośna. Tak. Z silnikami też mi to pasuje, no bo to latanie jest lataniem. Byłoby trochę to jest, szybciej. To jest piękne, no to jest, latanie musi być fantastyczne. Znaczy mówię jako pilot, bo tak samolotami się tam nalatałem sporo, ale latanie takie, żeby mieć w swoich rękach panowanie nad takim ogromnym ptakiem, to fajnie. Ja myślę, że to się spełni prędzej czy później i na pewno też bez żadnych urazów. Ja myślę, coś panu powiem. Tak, dlatego że jeżeli człowiek gdzieś takie marzenie ma, czy coś takiego, to ni stąd, ni zowąd dostaje prezent. I być może coś takiego będzie, że będę w takiej sytuacji, kiedy będę miał na to czas i pieniądze, żeby to zacząć. Tutaj powiedział pan o dobrym opiekunie, dobrym stróżu. No to widzę, tak, że on nie tylko pilnuje, ale też czasem popchnie w dobrym kierunku. Tak. Trzeba na to umieć patrzeć w taki sposób właśnie, że mamy wybór codziennie, że wychodzimy i od tego może się nasze życie zmienić, jeżeli posłuchamy jakiegoś głosu, mówię tak, takiego naszego wewnętrznego, że w zależności od tego, jak wychodzimy z domu, czy ominiemy kamienicę z lewej, czy z prawej strony, może się zdarzyć, zmienić nam życie, bo spotkamy kogoś, kto zmieni nasze życie tu albo tu. Wypadek, człowiek, pozytywny, niepozytywny, albo bardzo coś dobrego, ale to się może wydarzyć i trzeba słuchać takiego głosu wewnętrznego, że chcę iść tędy, ale mówię, pójdę tamtędy. Ale pierwsza myśl była tu, mnie kierowała. Pójdę tędy. Na intuicja. Przykład, mówię takie, tak. Ja go zwał, tak go zwał. Bardzo popularna intuicja, szósty zmysł, różny, po prostu jakaś opieka. Ale trzeba to tak obserwować, ten świat i siebie. Obserwujemy cały czas, obserwujemy też ten wywiad, który powoli zmierza do końca, ale bardzo powoli. Panie Marku, znakomicie się z panem rozmawiało. Jest pan niezwykle miło interesującym człowiekiem. Trochę tego czasu było, więc żeby tych parę rzeczy w życiu zrobić. No to nie był zmarnowany czas. Myślę, że nie. Nie był, bo wielu ludzi mówi, patrzy wstecz i mówi, ach, szkoda, że tego nie zrobiłem, bo tego... To znaczy zawsze jest coś takiego, o takie drobne sytuacje, że się wtedy nie zdecydowałem, żeby to zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale... Chyba nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie cofniemy czasu. Bo wszystko okazuje się ma swój sens. Jak to Latynosi mówią, że przypadki nie istnieją, a jestem naczytany tej literatury latynoamerykańskiej bardzo, to wszędzie i Borges, i Cortázar, i Sabato. Zresztą miałem szczęście być właśnie u Sabato w domu wręcz w Argentynie. I patrzę na ich takie mistyczne oglądanie świata i bardzo mi to odpowiada. Mistycyzm codzienności? Taki mistycyzm, który jest pod skórą, który jest gdzieś, który jest właśnie tak jak to, co mówię, że gdzieś jakiś głos mi coś mówi, żeby wybrać i tak dalej. To jest rodzaj takiego mistycyzmu i takiej wiary w to, że gdzieś to jest zaplanowane i tak. Ja bardzo, bardzo w to wierzę. Piękna myśl. To fajnie. Bardzo dziękuję, że się. Mogłem spotkać kogoś, kto myśli podobnie. Bo to... Mnie też jest miło. Panie Marku, wiem, że w sobotę będzie miało miejsce jakieś wydarzenie. Może pan powiedzieć coś więcej? Tak, teatr. Zapraszam Państwa, bo o 20 w sobotę w internecie sztuka Jacka Hempla Za lepsze czasy. Jacek Kałucki i ja. Dwuosobowa sztuka o tym, co jest, ale nie tak ciężko i grubo, jak przedtem mówiłem, tylko to jest komedia. Ale komedia dotycząca tego wszystkiego, co jest, co się dzieje. Także nie wiemy, czy te lepsze czasy to już są. Czy dopiero przyjdą? To my musimy je stworzyć. Nikt tego za nas nie zrobi. Zdecydowanie. Panie Marku, a gdzie konkretnie będzie można to zobaczyć? Gdzie w internecie konkretnie?
Nie wiem. W każdym razie my się dowiemy, ze swojej dobrze. Strony mówię, jak tylko się dowiemy, dobrze, to zamieścimy na pewno link. Dobrze. Jest tam link, bo ja to udostępniłem na swojej stronie na Facebooku, także z mojej strony można to wziąć, czy z Jacka Kałuckiego. I to jest, to się znajdzie. Teraz Państwo już wiecie, gdzie szukać tej sztuki. My też ją udostępnimy w ramach współpracy z panem Markiem, w ramach tego wywiadu. Ale jeszcze mam takie pytanie pozakulisowe do wykonania. Czy mógłby pan dla nas coś namalować? Tak nawet na szybko, na pamiątkę. Mógłbym. Dobrze. Budynek człowieka. Konia? Tak. Myślę, że to byłoby wyjątkowe. Będziemy mogli zachować ten obraz. Bardzo. Fantastycznie. Nie będziemy robić tego na wizji, chyba że pan Marek chce to zrobić na wizji. Nie, zrobimy to poza wizją, natomiast ten obraz już później będzie do obejrzenia u nas. Będzie w naszej, powiedzmy, w naszym archiwum potem. To będzie miła pamiątka. Fajnie. Szanowni Państwo, ten wywiad nasz poruszył chyba wszystkie możliwe tematy. Trochę było o jeździectwie, chyba nawet głównie o jeździectwie, nieco o aktorstwie. Dowiedzieliśmy się nieco o rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem w wykonaniu pana Marka i jego kolegów na podwórku, o dzieciństwie. Także no, to jest coś niesamowitego, mi się bardzo podobało. Także, szanowni państwo, u nas był gościem pan Marek Siudy. Do zobaczenia w realu. Do zobaczenia w realu, w spokojniejszych czasach, a mówiłem tutaj ja, Brudecki Patryk z Kamienicy Warszawska 18, CX Studio, Urząd Miasta Ciechanów. Wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym Łyku Kultury. Wszystkiego dobrego.